Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rzeczywiście najpierw wyrażę zdumienie swoje, bo jeżeli tą ustawę jest w stanie w pewnym sensie przełknąć PiS i wstrzyma się w głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie, Sojusz jest w stanie skierować do komisji, Solidarna Polska jest w stanie poprzeć i również skierować do komisji, a Platforma Obywatelska w ciągu 1,5 miesiąca odrzuca drugą ustawę dla małego i średniego biznesu, który ja jako poseł reprezentuję w pewnym sensie. Jest to niebywała rzecz. Te hasła, które nieśliście, rzeczywiście są nieco nieaktualne. Przypomnę, pierwsza ustawa 500 zł kary dla urzędnika za to, że jest nieudolny. Wasz urzędnik. Jeżeli chodzi o... To pan Babalski, no podejrzliwość względem pracodawców i pracowników. No ja jako pracodawca wieloletni od 21 lat mniej więcej zatrudniam ludzi. Oczywiście to jest biznes prywatny, nie żadna spółka miejska czy tego rodzaju zakład. Ja nie miałem takich przypadków nigdy i sądzę, że wśród moich kolegów jest tak samo dużo, tak samo doświadczonych pracodawców jak ja wielu i też nie mieli takich przypadków. Wyłudzenia, musimy mieć do społeczeństwa więcej zaufania. Jeżeli pracodawcy ograniczymy odpowiednio koszty, on naprawdę nie będzie kombinował. Polski właściciel małego czy średniego przedsiębiorstwa chce płacić uczciwe podatki. Uczciwe, ale takie, które będą sensowne, a nie takie, które będą finansowały wszystko, na co teraz potrzebuje pieniędzy koalicja. No wiecie, na co potrzebuje. 2008, 2011, 17 ministerstw, 398 milionów nagród. Nie odpowiedziały mi dwa ministerstwa. Ministerstwo Gospodarki na pewno jeszcze jakieś. Także my nie przewidujemy żadnego, do pana Siedlaczka nie przewidujemy żadnego podniesienia składek. Przyczyna jest prosta. W zeszłym roku, nie przepraszam, w 2011, bo to tak nie działa w państwie Platformy, żeby już dane były za 2012, 4 miliardy 38 milionów z groszami możemy określić. To wypłacili pracodawcy, ale jacy pracodawcy? Wszyscy. Czyli biznes prywatny, ale również i ministerstwa, i szpitale, i wszystkie publiczne zakłady pracy. Czyli w pewnym sensie, proszę państwa, jest to przekładanie pieniędzy w jednym obszarze z kupy na kupę. Oczywiście Platforma tego nie rozumie, bo to trochę powinni zwolnić w głowach tego miejsca, które zajmują regulaminy i przepisy, a zwolnić na miejsce wyobraźni i zdrowego rozsądku, proszę państwa. No jedynie pan Scheinfeld rzeczywiście jako przedsiębiorca wyraził zrozumienie dla potrzeby skierowania tego projektu do komisji. Ja mam nadzieję, że się opamiętacie w tym zakresie. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych sfinansował 120 milionów dni absencji chorobowej. To jest oczywiście bardzo dużo. Z Funduszu Zakładów Pracy jednak tylko 68. I tutaj jest ten obszar, gdzie naprawdę można polskiemu pracodawcy teraz pomóc. To jest bardzo, bardzo ważny projekt. Państwo, dziękuję oczywiście prawej stronie za no, w pewnym sensie nieodrzucenie tego projektu, a powiem, że w zwyczaju są nasze projekty, państwo macie w zwyczaju odrzucać no, automatycznie i mimo wszystko tutaj postanowiliście się wstrzymać, także bardzo dziękuję. Pamiętam. Co do związków zawodowych, no proszę państwa, związki zawodowe OPZZ Solidarność zaopiniowały negatywnie. Kogo związki reprezentują? Jakich pracodawców w Polsce w głównej mierze? To jest pracodawca publiczny. Związki bardzo często no, nie mają innego wyboru niż tak zaopiniować pewnego rodzaju projekt, no bo to są pracodawcy, którzy są też pracodawcami budżetowymi w większości. Co mamy jeszcze? To tutaj nie mieliśmy już szczegółowych bardziej pytań. Ja właśnie jeszcze mam taką jedną uwagę na koniec. Jestem pracodawcą od wielu lat i ja bym chciał, żeby osoby, które wygłaszają opinie w imieniu klubów, miały pojęcie, o czym mówią. Bo państwo, którzy przepracowaliście w budżecie jako posłowie, politycy, jako, no nie wiem, innego rodzaju urzędnicy, całe swoje życie, po prostu nie macie pojęcia, o czym mówicie.
Nie uogólniam, oczywiście przepraszam tych państwa, którzy są przedsiębiorcami i rozumieją istotę rzeczy, a w myśl dyscypliny klubowej muszą głosować za odrzuceniem. No to jest po prostu niegodne. Dziękuję.